Czas na Beatę Lubecką i jej gościa. Z nami jest Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, kandydatka do Sejmu numer 1 na liście, w gdy nie pomyliłam się, nie. Dzień dobry. Nie, dzień dobry, Barbara Nowacka z tej strony. Oj, trochę głos zmieniony, rozumiem, że jest pani trochę przeziębiona. Trudy kampanii są takie, że i czasami głos siada, byleby wiara w zwycięstwo była duża, a jest duża. Trzeba się starać, ale na początek zapytam, ponieważ no, Prawo i Sprawiedliwość to zawsze funduje jakieś niespodzianki. Okazuje się, że na wniosek PiS Sejm dokończy obrady po wyborach. No tego jeszcze nie grali w trzeciej RP. Tego jeszcze nie grali, mówiąc szczerze, znając PiS, trudno wierzyć w ich dobre intencje. Marszałek Terlecki tłumaczył, że chodzi o to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali o to, że kampania jest krótka, chcą jak najszybciej wrócić do okręgów i prowadzić swoją kampanię indywidualną. No, kampania jest krótka, bo PiS wybrał taki termin kampanii. Proszę przecież pamiętać, że to prezydent Duda, a wcześniej już się wysypał Morawiecki, co powiedzą ludzie, kiedy ma zrobić wybory. Uznali, że kampania właśnie taka będzie. I żadnym usprawiedliwieniem nie jest to, że posłowie muszą te koniecznie 2 dni spędzić w okręgu. Mieli naprawdę 4 lata pracy. Więc podejrzewamy, że to, co będzie wniesione już po tym, jak część z nich tak naprawdę utraci mandat społeczny. Proszę pamiętać, że niektórzy nie startują, niektórzy pewno nie zostaną wybrani, a tu będą wprowadzali wątpliwe zmiany. Czyli podejrzewa pani jakieś niecne intencje Prawo i Sprawiedliwość, partię po rządzącą? Po 4 latach ciężko podejrzewać ich o intencje cne. Pani była wtajemniczona w plany, że Małgorzata Kidawa-Błońska zostanie de facto frontmenką Koalicji Obywatelskiej na te ostatnie tygodnie kampanii? Ja miałam cały czas taką nadzieję, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie odgrywała istotną rolę. Ja nie pytam o nadzieję, tylko czy była pani wtajemniczona w ten plan? Pierwotna decyzja to decyzja Platformy Obywatelskiej jako największej partii. No taka jest umowa w koalicji, takie ale są Grzegorz zasady. Ale Grzegorz Schetyna nie zadzwonił do pani, nie poinformował pani. Basiu, będzie taka właśnie nie dzwonił, inicjatywa. Bo żeśmy się spotkali. Aha, czyli poinformował pani, zanim ogłosił to tak, publicznie, tak, to wtajemniczył pani. Wszyscy koalicjanci wiedzieli wcześniej, a w szczególności ci pracujący w sztabie, no bo siłą rzeczy musimy też umieć się przygotować. Natomiast to faktycznie była decyzja trzymana bardzo mocno w tajemnicy przez Grzegorza Schetynę i słusznie, bo widząc jak rozpętana jest propaganda PiSu, zaczęliby od razu niszczyć fantastyczną, mądrą kobietę, jaką jest Małgorzata Kidawa-Błońska, tylko dlatego, że mieliby ją za przeciwnika. Tak, ośmieszyli się tylko cysternami ze Schetyną. Ale zastanawiam się mimo wszystko, czy nie za późno ta decyzja, ponieważ jest taki sondaż dla Onetu i wynika z tego sondażu, że co czwarty Polak no, nie wie, kim jest Kidawa-Błońska. Pamiętam, jak co... 9. Polak nie miał pojęcia, kim jest Andrzej Duda. Pamięta pani, jak został ogłoszony na prezydenta? No, żeśmy go nerwowo googlali prawie wszyscy. Rok wcześniej. W styczniu, a wybory były nie, w maju. Nie, w listopadzie, pamiętam, to był 11 listopada i wtedy został ogłoszony Załóżmy w Krakowie. Załóżmy się, że to był styczeń. Nie, pierwsza prezentacja. Pamiętam, jak wszyscy żeśmy go szukali, jak taki pik w wyszukiwarce, był styczeń. Czyli jest pani dobrej myśli, jestem że jestem bardzo dobrej myśli, poza tym Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą powszechnie znaną. Jest panią marszałek Sejmu, uważaną też za taką ostoję i oazę spokoju. Jest osobą, która absolutnie łączy, nie wchodzi w konflikty. Ona była bardzo widoczna, ale faktycznie nie była na tej pierwszej linii frontu walki. I dla wielu osób kojarzy się, zresztą słusznie, z dialogiem, spokojem, z taką osobą, która będzie szukała tego, co łączy. Koncyliacyjna po prostu osobowość. A czy Małgorzata Kidawa-Błońska powinna zastąpić Grzegorza Schetynę w roli lidera PO? Jest taki sondaż. Jak pani sądzi, jaki jest wynik? Ja się mogę domyślać, że oczywiście tak, ponieważ Grzegorz Schetyna przez kilka lat był absolutnie ofiarą ataków pisowskich mediów i to zostaje gdzieś w ludziach. No tak niestety działa ta propaganda. Natomiast mamy takie zwyczaje w koalicji, że nie układamy sobie nawzajem partii, kandydatów, list i relacji. Więc kto jest liderem lub liderką Platformy, pozostawiam Platformie. Ja wierzę w siłę i mądrość kobiet, ale też doceniam olbrzymią pracę, jaką wykonał Grzegorz Schetyna. Nie byłoby połączenia opozycji ani przy wyborach samorządowych częściowego, ani wielkiego przy koalicji europejskiej, ani teraz tej koalicji w takim kształcie, z taką nadzieją i z takimi mądrymi decyzjami, gdyby nie Grzegorz Schetyna, który po prostu bardzo chce wygrać, tak jak my wszyscy. To jeszcze dodam, że to był sondaż dla Super Ekspresu. A czy Małgorzata Kidawa-Błońska może być kandydatką opozycji na prezydenta? To jest jedno z moich naprawdę dużych marzeń, bo uważam, że w Polsce najwyższy czas na osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, łączą. I byłby a poza czas tym na kobietę, są to są kobietami. I Małgorzata Kidawa-Błońska od wielu lat jest związana z Kongresem Kobiet. Zawsze staje po stronie kobiet. Czy to wewnątrz partii, czy działalności publicznej, czy w takim normalnym życiu. I to byłby dobry strzał.
PiS w licytacji na te obietnice wyborcze jednak chyba można powiedzieć, że przebiło wszystkich, bo pensja minimalna od przyszłego roku ma wzrosnąć do 2600 zł brutto, a docelowo w 2023 roku ma wynosić 4000 brutto. I po kolei. Po pierwsze, wybory to nie jest licytacja na to, kto da więcej, tylko to jest rozmowa, no właśnie nie powinno być, tylko to jest rozmowa o tym, w jakiej Polsce chcemy żyć. Jeżeli PiS postrzega kraj wyłącznie jako relacje transakcyjne, że oni obiecają, że dadzą pieniądze, a dzięki temu zapanuje pokój i szczęśliwość, to ja się z taką wizją wspólnoty w ogóle nie zgadzam. Ja się zgadzam z wizją wspólnoty, gdzie decyzje podejmowane są wspólnie przez obywatelki i obywateli, a nie satrapę, który tu rzuci 13 emeryturę, tu obieca jakiś wysoki wzrost płacy minimalnej. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy my zarabiali dobrze. Ja bym chciała, żeby to, co mówi pan Gowin, czyli że 8 tysięcy, ach, co to jest 8 tysięcy, to nie są takie duże miastach, w dużych miastach, żeby to była prawda, ale nie jest. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, tymi, szczególnie tymi małymi, rodzinnymi, to oni wiedzą, że dla nich propozycja, że za kilka lat pensja minimalna ma wzrosnąć do 4000, co oznacza, że każda inna wzrasta o znacznie więcej, to jest koniec ich biznesów. I dzisiaj ci malutcy przedsiębiorcy wiedzą, że ich sklepiki upadną, a kto na tym zyska? Na przykład Żabki wspierane przez Rydzyka, albo inne duże korporacje, nie wiem, biznesy. Czy powinnyśmy używać tej nazwy generalnie, bo to jest takie product placement. Tak, no nie przeklinamy. Ale nie przeklinamy i nie będziemy na pewno przeklinać, ale w tym studiu właśnie wspomniane przez panią minister Gowin jeszcze mówił, że jest jednak remedium, bo taką ulgą dla tych właśnie małych przedsiębiorców, dla tych rodzinnych firm ma być ZUS płacony od dochodu. No ale to są jakieś fantazje czysto teoretyczne. Jeżeli ktoś ma podnieść nagle wszystkim wynagrodzenia, to przy zatrudnieniu kilku osób ten ZUS go niewiele uratuje. My mówimy bardzo poważnie. Pensja minimalna powinna wzrosnąć, ale na dzisiaj. Przy zresztą zapowiadanej powinna być połową średniej krajowej. I powinna systematycznie wzrastać. Tak jak do tej pory wzrastała, powinna wzrastać systematycznie, a my proponujemy program Wyższe Płace, który nie uderza wprost w przedsiębiorców i ich działanie, tylko z budżetu państwa pomagamy tym zarabiającym na słabiej. Czyli rozruszamy koniunkturę, a po jakimś czasie i tak ta płaca minimalna będzie rosła, bo ona rosnąć musi, bo się zmienia nasz sposób życia. Ale to trzeba robić z głową i pamiętać, że nie jest trudno sobie coś zapisać, tylko trudno jest potem leczyć konsekwencje tych działań. I teraz kolejną konsekwencją tak gwałtownego wzrostu płacy minimalnej, zresztą powiedziała pani minister Emilewicz wczoraj, no będzie to na przykład, być może wzrosną ceny żywności. No to po co nam wzrost wynagrodzeń, jak przestaje być nas stać na podstawowe zakupy? I ceny usług być może. To jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej od słuchacza. Kto jest lepszym kandydatem na senatora? Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, czy Paweł Kacprzak, Obywatele RP? Startują z tego samego okręgu. Startują z tego samego okręgu i z jednej strony ja do obu panów mam szacunek. Do Pawła Kacprzaka za jego wielkie zaangażowanie w działalność opozycyjną, a za Kazimierza Ujazdowskiego za to, że w czasach największej koniunktury PiS sprzeciwił się łamaniu konstytucji, czyli zrobił to, czego właściwie nikt z PiS nie miał odwagi zrobić. No to na kogo pani zagłosuje? Ja głosuję w Gdyni na senatora Rybickiego. Ale gdyby miała pani głosować w Warszawie? To zrobiłabym to, co robię zawsze, ponieważ zawsze moim senatorem był Marek Borowski i biorę zaświadczenie, ponieważ jestem zameldowana w innej części, biorę zaświadczenie i jadę głosować na Pragę, na Marka Borowskiego. Gdyby głosowała pani w Warszawie, tak? Ale Czy będzie głosowała pani w Warszawie? Będę głosowała w Gdyni i będę głosowała na senatora Rybickiego. No to tyle w części radiowej. Z nami zostaje Barbara Nowacka. Jesteśmy na Radio ZPL i na Facebooku. Zapraszam. A kibicuje pani kolegom z lewicy? Kibicują każdemu po stronie demokratycznej. Bo przecież pani rodowód jest zdecydowanie lewicowy i naprawdę to trochę dziwne, że pani, jeśli dostanie się do Sejmu, prawdopodobnie tak będzie. No jedynki... Musiałabym być straszną, nie dojdą, żeby jedynki z jedynki. Zaraz nie do tego dojdziemy, nomen omen, ale to jednak będzie dziwne uczucie, że pani nie będzie reprezentowała lewicy, tylko koalicję obywatelską, która jest jednak partią taką, można nie powiedzieć, jest partią. Centrową. Jest to koalicja. Ja będę reprezentowała Inicjatywę Polska. My mamy swój program, swoją agendę, swoje plany, również plany ustawodawcze i mam nadzieję, że jeżeli wejdzie sensowna grupa z lewicy, będziemy mogli wiele rzeczy przeprowadzić wspólnie. I tych dotyczących polityki socjalnej, i tych dotyczących spraw praw, wolności, praw człowieka.
ale to przecież ten pomysł zrodził się, żeby frontmenką uczynić Małgorzatę Kidawa-Błońską, to również jest obliczony na taki efekt, że chcecie odebrać jednak część głosów lewicy. Nie, bo Małgorzata Kidawa-Błońska jest postrzegana jako to najbardziej liberalne skrzydło ze strony Platformy Obywatelskiej. Była orędowniczką wprowadzenia in vitro. My chcemy zawalczyć o związki zwycięstwo. Partnerskie. Chcemy zawalczyć o zwycięstwo, a zwycięstwo, jak arytmetyka pokazuje, oznacza to, że musimy mieć jak najwięcej głosów. I przy całej sympatii dla koleżanek i kolegów startujących z lewicy, no na tym polega też walka wyborcza. Walczymy na programy, na pomysły, na plany, ale też i na wiarygodność. Jak patrzę i porównuję wiarygodność Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sprawie in vitro, czy paru starszych kolegów z SLD, którzy no, mieli swój czas i doskonale wiem, jak potrafili być konserwatywni, no to stawiam na Małgorzatę Kidawę-Błońską bez wahania. No, raczej można przewidywać, patrząc na sondaże, że Koalicja Obywatelska będzie miała lepszy wynik niż lewice, ale jednak lewica całkiem obiecująco wygląda w tych sondażach. No i niech wchodzą do Sejmu. Mam nadzieję, że wiele przyzwoitych rzeczy zrobimy wspólnie. No to pytanie od słuchacza jeszcze jest, jeśli właśnie chodzi o ten pani start. Dlaczego sprzedała pani swoje poglądy i przekonania za pierwsze miejsce na liście wyborczej? Pyta Kuba. Ja dostaję tych pytań mnóstwo od wyborów samorządowych. Wtedy podobno sprzedawałam swoje poglądy. Właściwie nie wiem za co, bo nie startowałam w wyborach samorządowych. Ja swoich poglądów nie zmieniam. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w sprawiedliwość społeczną, wolność, równość, prawa człowieka. Natomiast uważam, że z PiS-em trzeba wygrać, ponieważ żadnych marzeń o wolności, o sprawiedliwości, o przyzwoitych sądach, o przyzwoitym, uczciwym państwie nie ma za czasów ich rządów. A żeby z PiS-em wygrać, trzeba iść silnym blokiem, zróżnicowanym blokiem. I pamiętam doskonale, że w wyborach europejskich startowali zarówno zasłużeni liderzy lewicy, czyli Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz, jak i dosyć konserwatywni politycy PSL-u. I tutaj nagle część kolegów z lewicy siedziała znacznie ciszej, oskarżając kogokolwiek o zdrady, no bo może poza Robertem Biedroniem, który o wszystkich mówił dinozaury. Natomiast liczy się skuteczność. I ja mam naprawdę doświadczenie 2015 roku, które pokazało, że skuteczność w polityce jest bardzo potrzebna. Gdybyśmy my wtedy próbowali porozumieć się, może szerzej, może z partią Razem, może mądrzej konstruując listy, lewica byłaby w Sejmie i PiS nie miałby większości. A kiedy patrzę, jak dziś konstruowane są listy SLD, no to widzę, że powtarzają część tych samych błędów. Bo z jednej strony wtedy tak samo było, że powiew świeżości, na froncie młodzi ludzie, Piechna Więckiewicz, dziś bardzo obecna, Krzysztof Gawkowski, a potem na listach no właśnie postaci już z dawnych lat, czyli Joanna Senyszyn, Marek Dyduch. Wyniki pokazały, że ludzie owszem chcieli lewicy, ale chcieli lewicy autentycznej i niezwiązanej z PRL-em. I dzisiaj Razem powtarza ten sam błąd. Pamięta pani tę scenę 2015 rok, jak Razem cieszyło się nie z tego, że oni mają 3%, tylko z tego, że lewica nie wchodzi do Sejmu. To jest obraz, który mi niedługo utkwił w pamięci. I myślę sobie, no wtedy, że tyle... zresztą Razem była obwieszczona i ogłoszona jako ta partia, która właściwie wysadziła z siodła właśnie SLD, partię zrodowane właśnie postkomunistyczne, z PRL-owskim. A dzisiaj best friends forever. No, pewien pragmatyzm w polityce jest potrzebny, natomiast ja też patrzę na politykę pragmatycznie. Jeżeli dla partii Razem, która powstawała z duchu, będąc antyeseldowską, dzisiaj alians z SLD jest naturalny, to dla mnie człowieka dialogu, który przez lata wszystkie właściwie od początków protestów kodowskich chodził na te demonstracje z opozycją demokratyczną, gdzie reszty nie za bardzo było z lewej strony. Sensownym, jedynym rozwiązaniem jest pójście z Koalicją Obywatelską. A w dodatku my żeśmy się na to umówili. A dla mnie danie słowa to jest jednak fundamentalne. Jeżeli się umawiałam z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Grzegorzem Schetyną, Katarzyną Lubnauer i wieloma innymi osobami, że wspieramy się i idziemy razem w wyborach samorządowych, europejskich i ogólnopolskich, to się wywiązujemy z tego zobowiązania. Ale jest pani de facto spadochroniarzem w Gdyni. No nie jest pani gdynianką. Nie jest ale pani... proszę pamiętać, że moja jakie cała ma pani rodzina, związki z Gdynią? Moja cała tak? rodzina jest Trójmiasta. Mój ojciec urodzony w Trójmieście, moja matka urodzona ale w Trójmieście. Ale nie gdynianka. No ale nie gdynianka. Natomiast mam też tę wielką przyjemność spotykać ludzi, którzy tam pracowali przez lata z moją matką, bo ona była tam posłanką. I oczywiście nie dziedziczy się okręgu. Natomiast wiedza o tym, o tych osobach, które czasami spotykam i ta pamięć i też ich wsparcie bardzo dużo mi daje. A dosyć oczywiste było, że w Warszawie musi startować kandydat na premiera.
I musiałam znaleźć okręg, w którym bym się czuła dobrze, no więc najlepiej się czuję nad morzem, z którego mam korzenie. To ile mieszkańców ma Gdynia? Nie wiem, ile mieszkańców ma Gdynia, ponieważ nie wybieram się na prezydenta miasta Gdyni, tylko startuję w wyborach do parlamentu. Ale można by wiedzieć. To ja pani powiem, 244 458, to są dokładne dane z 2016 roku. Ale mogę pani powiedzieć, że w okręgu uprawnionych do głosowania jest ponad 900 tysięcy osób i to jest istotne, bo mój okręg to nie tylko Gdynia, to również Słupsk, to jest również Człuchów, Chojnice, Bytów, Miastko i poseł nie reprezentuje wyłącznie jednego miasta, ale dba o sprawy bardzo różnorodne. I ten mój okręg jest wyjątkowo zróżnicowany, bo inne ma problemy Gdynia, świetnie rozwijające się miasto. Inne problemy ma trochę zapomniany Słupsk, inne Człuchów, jeszcze bardziej zapomniany, do którego ciężko dojechać, zupełnie innymi tematami. No jak to? No, Słupsk miał się tak znakomicie rozwinąć, kiedy tam był prezydentem Robert Biedroń. Słyszeliśmy te komunikaty. No ale też żeśmy rozmawiali o wiarygodności. Ale mają bardzo dobry w tym momencie Radę Miasta. Spotkałam się z panią wiceprezydent i panem wiceprezydentem. Fajni, społeczni ludzie. Mam nadzieję, że będziemy dużo dobrych rzeczy robili razem. Ale jak wczoraj widziałam konferencję prasową pani, tam również Sławomir Neumann, czyli rozumiem, że liderzy list tamtejszych z ramienia Koalicji Obywatelskiej, to wyglądaliście na jakichś takich zrezygnowanych. Jak to? No tak to wyglądało. Widziała pani zdjęcie, na pewno, a na tym zdjęciu mówimy o poważnych sprawach. Mówimy o zapaści w szkole. Więc nie jesteśmy w stanie straszliwie się cieszyć, kiedy stoimy pod szkołą, w której dzieciaki zaczynają lekcję o 8 rano i kończą o 18. Kiedy wiemy, ile ważą tornistry dzieci, a wiemy też, ile wzrosły pensje nauczycieli. Opowiadał też jeden z naszych kolegów z listy, Arkadiusz Dzierżyński, o tym, że pensja jego żony, psycholożki szkolnej, wzrosła o 100 zł. I dziewczyna, mając lat 30, prawie, nie zarabia nawet 3000 zł. To są realia. I to jest tak, że taki człowiek, czy nauczyciel, czy psycholog szkolny, bardzo gdzieś potrzebny, idąc do tej szkoły, może minąć supermarket, na którym widzi ogłoszenie, że on dostanie 4000 zł na rękę. I jak my jesteśmy w stanie utrzymać przy takich rządach? Mamy pomysł na edukację. Koalicja Obywatelska stawia bardzo mocno na edukację. I wiemy, co zrobić, żeby nauczyciele zarabiali więcej, żeby szkoła była mądrzejsza, otwarta, jak ją powiązać z samorządami. Proszę wybaczyć, nie cieszyliśmy się, rozmawiając o jednak... A czy te wszystkie obietnice, edukacji, które składacie, bo też są liczne, darmowy internet dla młodych, bezpłatny dostęp do in vitro, związki partnerskie, etc. Związki partnerskie nic nie kosztują. To prawda, ale na przykład ulga od podatku CIT. Czy to wszystko jest policzone? Ile to wszystko będzie kosztowało? Jakie to jest obciążenie dla budżetu? Oczywiście, że są policzone. Chociażby sam program Wyższe Płace to jest koszt około 30 miliardów. Natomiast proszę pamiętać, że z jednej strony są to A darmowy koszty. Internet to ile to będzie kosztować? A darmowy internet to jeszcze będzie wymagało bardzo poważnych negocjacji. Tutaj nie mamy, przynajmniej ja nie mam tej gotowej kwoty podanej, natomiast doskonale wiemy, że można to w kilka sposobów załatwić. Proszę, to próbował oszacować były minister administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, Michał Boni, który oszacował, że to będzie kosztowało, z tego co widzę, no prawie 2 miliardy złotych. A ja mam też takie doświadczenie, posłużę się takim przykładem. Bartosz Orłukowicz jako minister zdrowia negocjował cenę leków. I wynegocjował cenę jednego z leków po przeszczepach na koszt, o ile mnie pamięć nie myli, około 4 zł za lekarstwo. Za czasów PiSu to lekarstwo wzrosło do 1000 zł. To wszystko jest kwestia tego, kto negocjuje i jak negocjuje. Więc jestem przekonana, że te wyliczenia robione dzisiaj mogą mieć zupełnie inny kształt, kiedy faktycznie do negocjacji usiądą specjaliści. Ale rozumiem, że w takim razie akurat ta obietnica to nie jest jakoś dokładnie obliczona, pomyślana, trochę była rzucona ad hoc? Nie, no jest pomyślana, bo wiemy też dokładnie, że... Żeby była i wolność, i dostęp do wiedzy, to w szczególności dla młodych osób ten internet jest potwornie ważny. I jesteśmy w stanie to załatwić dzieciakom, wiedząc, że to jest znowu inwestycja. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, że w naszym programie edukacyjnym dużo mówimy o tym, jak powinny być dzieci uczone, jak powinny być również uczone tego, żeby mieć dostęp do informacji prawdziwych. Więc stąd... Sam internet to jest oczywiście wolność, ale do tego dodana wiedza to jest wolność plus rozsądek. To Piotr pyta, słuchacz, ja w sprawie tego internetu darmowego, ja mam umowę na internet na najbliższe 2 lata, już podpisano. Czy mi ją anulujecie? Bo nie wiem, czy na was głosować. Panie Piotrze, proszę na nas głosować, jeżeli chce pan Polski demokratycznej i otwartej. Nie będę... Słowo daję. Nie będę ministrem cyfryzacji. To nie ja będę to negocjować. Znajdę osobę, jeżeli państwo sobie życzą, która na to pytanie szczegółowo odpowie. Michał pyta, jaki udział w pisaniu programu Koalicji Obywatelskiej miała Inicjatywa Polska, której pani przewodniczy?
I które wasze postulaty się tam znalazły? Część postulatów, która się znalazła naszych, to są problemy, tematy dotyczące praw i wolności osobistych, to są projekty dotyczące edukacji, czyli szkoła otwarta, obiady w szkołach, co notabene wprowadziła Inicjatywa Polska. To są kwestie dotyczące rozwoju infrastruktury, o której też wszyscy doskonale wiemy, że jest potrzebna. Moimi osobistymi obszarami są prawa kobiet, w tym to, co przygotowaliśmy w styczniu, czyli tak zwana deklaracja styczniowa, wtedy Koalicja Obywatelska spotkała się, zrobiła konwencję, gdzie żeśmy omówili wszystkie tematy dotyczące praw kobiet. Począwszy od wyższych płac, równych płac, udziału kobiet w spółkach Skarbu Państwa, zrównania wynagrodzeń, poprawy sytuacji emerytalnej kobiet, poprzez dostęp do lekarzy. Dostęp do lekarzy autentyczny, w tym regulacja tematu klauzuli sumienia. Medycyna okołoporodowa, infrastruktura żołądkowa. Ale jeśli chodzi o klauzulę sumienia, to przecież Trybunał Konstytucyjny swego czasu wydał takie, a nie inne orzeczenie, że lekarze mogą się powoływać na klauzulę sumienia i mogą odmówić wykonania pewnych usług. I są wyroki też Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dlatego mówimy o regulacji, nie o anulowaniu. Natomiast dzisiaj sytuacja jest taka, że jeżeli pani idzie do lekarza, lekarz mówi, ja pani nie udzielę odpowiedzi albo nie pokieruję panią, ponieważ mam klauzulę sumienia, która mi nie pozwala, to pani nie ma się do kogo zwrócić. W normalnej sytuacji... Czyli lekarz mi może odmówić, ale szpital... jeszcze nie, nie odeśle ale do, musi, i nigdzie do zamiennika. Nie odsyła. Natomiast to, co powinna pani otrzymywać, to informację w szpitalu czy przychodni, że dany lekarz używa klauzuli sumienia. Powinna pani wiedzieć, do kogo pani idzie. Dzisiaj tej informacji pani nie uzyskuje. Po drugie, jeżeli dany lekarz odmawia, to placówka powinna mieć obowiązek wskazania, kto daną usługę medyczną wykona. I to są rzeczy, które przez wiele lat nie zostały uregulowane. I o tym mówimy. I o tym mówiłam też w projekcie Ratujmy Kobiety. To nie jest kwestia likwidacji klauzuli sumienia, ale powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz bardzo wyraźnie. Ona dotyczy wyłącznie lekarzy, a nie farmaceutów, fizjoterapeutów, czy kogo tam sobie PiS wymyśli. Pani mówi o tym, że dla pani są bardzo ważne prawa kobiet, ale tak się składa, że jeśli chodzi o listy Koalicji Obywatelskiej, to chyba jednak kobiety zostały w pewien sposób poszkodowane. Bo w 1/4 okręgów, czyli w 10 de facto, zrezygnowano z zasady, że w pierwszej trójce ma być kobieta i w pierwszej piątce mają być dwie panie. Mamy 14 liderek bardzo silnych. Na listach Koalicji Obywatelskiej. Tak. Na listach Koalicji Obywatelskiej. Chyba też do pani dzwoni. Na listach Koalicji Obywatelskiej. Mamy telefony to na stole. Jest, przepraszam. Nie szkodzi. To jest tak, że to jest naprawdę duży sukces. Patrzę na Lewicę. Lewica ma też 14. I też ma 14, a zapowiadali pół na pół. A pamiętam te zapewnienia. Pół na pół. My żeśmy się starali jak najmocniej mieć dużo bardzo dobrych kobiet na listach. I mamy dużo dobrych kobiet na listach. Ja otwieram listę gdyńską, a na czwartym miejscu mam Henrykę Strycharską-Krzywonos, której nikt nie odmówi bycia zasłużoną i bardzo aktywną kobietą w polityce. No oczywiście tak. Nie jest idealnie, ale do ideałów trzeba dążyć i powoli dążymy. I proszę spojrzeć, że na partię, jaką była Platforma Obywatelska, te 14 mocnych jedynek, to jest duża zmiana i to jest też pokazanie, jak one są silne. Bo to jest też tak, że te kobiety startują w bardzo różnych okręgach i w takich, powiedziałabym, trudnych. Czyli jak na Marczułajtis startująca z Podkarpacia, nie z Podkarpacia, z Zakopanego i okolic. Czy z drugiej strony Małgorzata Kidawa-Błońska, startująca w, powiedziałabym, najważniejszym okręgu, czyli w Warszawie. No ale chyba dlatego została wystawiona właśnie, żeby być taką przeciwwagą dla Jarosława Kaczyńskiego, bo Grzegorz Schetyna mógłby jednak nie podołać. Podołałby. Tak? Proszę mi uwierzyć. Warszawa liberalna głosuje na stronę prodemokratyczną. Tutaj PiS naprawdę, pomimo, pamiętam, buńczucznych zapowiedzi rok temu Patryka Jakiego, że po prostu on tego Trzaskowskiego zgniecie, Rafał nie wchodzi nawet do drugiej tury, taki będzie dobry Patryk Jaki, dostał 30%. Grzegorz Schetyna dostałby bardzo dobry wynik w Warszawie, a Małgorzata Kidawa-Błońska dostanie jeszcze lepszy, między innymi dlatego, że jest stąd, że jest osobą dobrze znaną od wielu lat, przecież była też radną miasta, a w dodatku dlatego, że tym swoim ruchem pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi na ciężkie nawet dla nas personalnie decyzje, byleby wybory wygrać. To nie tylko dla Grzegorza Schetyny jest trudna decyzja. Dla Katarzyny Lubnauer, startującej z drugiego miejsca, zgoda na Małgorzatę Kidawę-Błońską też wymagała pewnego schowania ego. My chcemy wygrać te wybory. My wygramy te wybory. To się okaże. Jeśli wracamy, jeszcze mam taki cytat właśnie Zofii Ławrynowicz, wieloletniej posłanki Platformy Obywatelskiej, która ostatecznie zrezygnowała z kandydowania, bo najpierw zaoferowano jej
trójkę w Szczecinie, a potem okazało się, że została przesunięta na pozycję numer 8 i powiedziała tak, no nie ma mojej zgody, żeby traktowano mnie jak przedmiot, nie pozwolę, żeby chłopcy w krótkich spodenkach, którzy bawią się w piaskownicy, w politykę, przesuwali kobiety jak babki piaskowe. Bardzo mocne oświadczenie ze strony wieloletniej posłanki Platformy Obywatelskiej. Mocne oświadczenie, układania list niestety zawsze wiążą się z rozgoryczeniami, z żalem i wolałabym oczywiście, żeby nie szło to ze szkodą dla kobiet, ale też widziałam przy negocjacjach koalicyjnych, jak część moich kandydatów i kandydatek siłą rzeczy musiała rezygnować ze swoich marzeń i ambicji o trójkach i zadawalać się czwórkami, piątkami, szóstkami. Proszę pamiętać, to jest koalicja. To wcale nie jest łatwo ułożyć listy. I jak patrzę na to, które dziewczyny mają jedynki, patrzę na przykład na posłankę Dorotę Niedzielę. Nie wiem, czy widziała ją kiedyś pani redaktor w akcji, czy państwo ją widzieli? Nie, nie widziałam w akcji. Bardzo silna dziewczyna, znająca się na wsi rolnictwie, startująca z Małopolski, która jako jedna z niewielu osób przekonała dwukrotnie Jarosława Kaczyńskiego to do zmiany zdania. To pamiętam. I na takie kobiety będziemy stawiać. Jedynka w Chrzanowie, z tego co pamiętam. Tak. Jedynka w Chrzanowie. Ale nie ma takiego niebezpieczeństwa, że jednak ta reprezentacja Koalicji Obywatelskiej w przyszłym Sejmie, będzie zdominowana przez męską reprezentację? Myśli pani, że taka Małgorzata Kidawa-Błońska, taka Katarzyna Lubnauer, czy taka Barbara Nowacka, damy się zdominować? Absolutnie nie. Nie, chodzi mi też o ilościowo, o proporcje po prostu. Proszę pamiętać też, że liczy się też bardzo mocno jakość. I tak jak Kamila Gasiuk-Pikowicz jest absolutnie ekspertką od prawa i konstytucji, tak nie sądzę, żeby ktokolwiek, nawet pani Pawłowicz, była w stanie ją zdominować czy ucieszyć. Próbowała wielokrotnie. My po prostu jesteśmy silne i gotowe do walki. My chcemy normalnej Polski. Jutro może być lepsze. To wasze hasło, tak? Tak? No zobaczymy. No, chociaż uważam, że lepsze byłoby, jeśli już to jutro będzie lepsze, bo to jest tryb orzekający, a jutro może być lepsze, to jest może będzie, a może nie będzie. To jest tryb orzekający. Może być, bo to zależy od nas wszystkich. To zależy od wyborców, którzy mogą zdecydować, czy chcą tkwić w marazmie, beznadziei, takim pogłębiającej się wrogości i niechęci człowieka do człowieka, który funduje PiS, czy marzą o tym lepszym, otwartym jutrze, o Polsce pogodnej, Polsce rozwiązującej problemy, a nie tworzącej podziały, więc to od nich zależy. Od nas, od każdego z nas. Czy jutro będzie lepsze? A ta definicja rodziny, którą podał Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Lublinie, zresztą takiej okazałej. Ależ to jest złe. Że, no ale... Z biologicznego punktu widzenia, no jest mężczyzna, kobieta i dzieci. Mężczyzna i kobieta są w stałym związku i to jest wtedy dla prezesa rodziny. Że to jest dla prezesa rodzina, no to fantastycznie. Może mniej bajek, więcej realizmu. Może warto wyjść sobie ze swojej żoliborskiej willi, przestać oglądać seriale o szczęśliwych rodzinach i zobaczyć, jak wyglądają różne rodziny w Polsce. Prezes ogląda seriali, nie ogląda. No i gdzie tam ma związki? Nie, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, o co chodzi, że chodzi o to, żeby dać wyraz temu, że nie akceptujemy, czyli że Prawo i Sprawiedliwość, strona konserwatywna, nie akceptuje małżeństw, czy też związków homoseksualnych, jednopłciowych. Ale mówiąc szczerze... Że to nie może być nazwane rodziną. To niech sobie nazywają rodzinę, jak nie chcą jej nazywać rodziną, niech sobie nazywają jakkolwiek. Ale tymi słowami Kaczyński wykluczył samodzielne matki, samodzielnych ojców. Wdowców i wdowy wychowujących samotnie dzieci, to oni nie są rodziną? Czy ojciec, który wychowuje samotnie trójkę dzieci, nie jest rodziną dla tych dzieci? Czy z drugiej strony dwie dziewczyny, które wychowują dziecko, chociażby z poprzedniego związku jednej z nich, nie są rodziną? W kogo to walnęło? To nie walnęło w liberalną część osób zaangażowanych w prawa człowieka, tylko w każde dziecko, któremu tak się złożyło w życiu, że nie żyje w związku, że nie żyje w rodzinie, w której jest od dawna mamusia i tatuś razem małżeństwem. Nie można w ten sposób mówić i dzielić. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko związkom partnerskim, chociaż nie znajduje żadnego logicznego uzasadnienia, co by im to miało przeszkadzać. Bo w Konstytucji zapisane, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Na razie mówimy o związkach partnerskich. Oni sami tworzą problemy, z którymi dzielnie walczą. No, ale mówią, że to będzie taki przedsionek, że najpierw damy zgodę na to, żeby były związki partnerskie, to potem te środowiska będą dopominać się o to, żeby były małżeństwa. Dajmy najpierw związki partnerskie, pozwólmy ludziom żyć szczęśliwie i spokojnie, dziedziczyć po sobie, dowiadywać się o stan zdrowia u lekarza, móc pochować najbliższą osobę. Nie szczujmy na nich, dajmy żyć im tak, jak chcą. PiS nie potrafi dać im tak żyć tak, jak chcą. Bardziej zajmuje się tym, co mają w łóżku, niż tym, żeby te dzieci, które są już na świecie, miały szansę na szczęśliwe, godne życie. A to zdanie, które prezes Kaczyński również powiedział, że tylko państwo narodowe może być demokratyczne, to panią zastanowiło?
Nie, no zupełnie nie zastanowiło mnie, bo prezes Kaczyński od dawna próbuje znowu budować podziały. Gdyby mniej stał za barierkami, a więcej wśród ludzi, to by usłyszał ten głos takich ludzi, którzy nie przychodzą na wieca, do których my czasami idziemy, na spotkaniach, na bazarkach, targowiskach, gdzieś na ulicy. Oni nie chcą podziałów i wojny. Jedni są wierzący, inni są niewierzący. Jedni są Polakami od wielu pokoleń, drudzy mają ojca lub matkę z Ukrainy. Są przyjezdnymi też u nas, ale czują się Polakami, czują się wspólnotą. Nie chcą tego szczucia, nie chcą tych podziałów. Chcą normalnej rozmowy o przyszłości, o dobrej szkole, o służbie zdrowia, o tym, dlaczego jest tak źle z infrastrukturą drogową, dlaczego jest tak drogo w sklepach. To są tematy, które ludzi interesują. Naprawdę, przez te ostatnich kilka miesięcy spotkań, czy prekampanii, czy teraz już kampanii, nie spotykałam ludzi, którzy chcieliby rozmawiać, co dla prezesa Kaczyńskiego jest, a co nie jest rodziną, tylko pytali, dlaczego zapisu jest tak drogo. A czy spotkała się pani z jakąś negatywną reakcją wobec własnej osoby? Tak zupełnie szczerze. Już oczywiście, że tak. Wszyscy i co pani usłyszała na swój temat? Co tak naprawdę paski z TVP? TVP uczy do nienawiści do nas, do ludzi z opozycji. Wyrzucają z siebie to dokładnie, co mogą przeczytać na tych paskach. Czyli czyli słowa obraźliwe, mówiące o tym, że ktoś kradnie, kłamie, że jesteśmy wrogami ojczyzny. I to jest jedna z rzeczy, którą trzeba będzie natychmiast przerwać. To jest to szczucie w TVP. Telewizja publiczna jest dla wszystkich. A część ludzi, która ma tylko do tej telewizji dostęp, po prostu zaczyna głęboko nienawidzieć ludzi z opozycji. Nie chcą zrozumieć naszych racji, a Kurski posługuje się tym mediami jak taką tępą tubą propagandową. To może doprowadzić do nieszczęścia. Pytanie od słuchacza. Bronisław pyta, w jakich relacjach pozostaje pani z Robertem Biedroniem? Życzę Robertowi powodzenia w Parlamencie Europejskim. I tylko tyle pani powie? Na co mam powiedzieć? No, kiedyś byliście chyba sobie jednak... Byliśmy kolegami. Robert wybrał inny pomysł. Ale sympatyzowaliście ze sobą. No, znaliśmy się przez wiele lat, uczestniczyliśmy w tych samych działaniach, demonstracjach. On był w młodzieżówce SLD, ja byłam w młodzieżówce Unii Pracy. No, ale tak się dzieje, że czasami ktoś odlatuje, na przykład do Brukseli, i drogi się rozchodzą. Ale odlatuje tylko do Brukseli? Czy ma pani jeszcze jakieś inne znaczenie? Panie redaktor, zawieszę to w ten sposób. Kolejne pytanie w takim razie od Adama. Klaudia Jachira w pani otoczeniu. Jak pani może to tolerować? To znaczy co? No, Klaudia Jachira jest znana ze swoich takich wystąpień, które zamieszcza w internecie i one są, powiedziałabym, takie dość dla niektórych osób drastyczne i bije w Prawo i Sprawiedliwość. Jest ostrą youtuberką. Jest również dziewczyną, która stoi za prawami kobiet. Spotkałam ją na jakimś spotkaniu moim otwartym kiedyś i naprawdę jej poglądy na temat praw, wolności, godności człowieka są zbliżone. Natomiast ma zupełnie inny język komunikacji. No to jest tak, że... Ale czy to nie jest język komunikacji, który posługuje się właśnie jednak pewną formą, nie chcę nazywać, że to jest mowa nienawiści, ale nie jednak... Jest. No ale, jest to ale... pewna forma satyry. Jednych to bawi, innych to nie bawi. Natomiast no jest to rodzaj performansu artystycznego. I dla mnie nie ma w tym nic specjalnie groźnego. Natomiast groźne jest dla mnie, jeżeli poseł czy posłanka tej czy innej partii, głównie tu mam na myśli PiS, publicznie wzywa do nienawiści, do agresji, do pogardy, co żeśmy wielokrotnie widzieli. I to jest problemem, a nie performance youtuberki. Czyli na listach Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira pani nie przeszkadza? Absolutnie mi nie przeszkadza. Natomiast też cieszę się, że tam są bardzo różni ludzie. Jest Katarzyna Piekarska, walcząca o prawa zwierząt, jest Katarzyna. Do niedawna SLD. No ale obecnie też wierząca dokładnie w to samo, co ja, czyli w to, że żeby wygrać z PiS-em trzeba iść wspólnie. No, to, że dojdzie z SLD, to zanosiło się chyba od dawna, ale to długo trwało. Widocznie kandydatka na posła, a teraz jeszcze radna przecież Sejmiku cały czas. Nie, już nie jest radną Sejmiku, ale była radną Sejmiku. Była radną Sejmiku. Że chyba jednak dojrzewała dość długo do tej decyzji, żeby wypisać się z SLD. To już proszę ją pytać. Cieszę się, że jest z nami na listach koalicji. To duża wartość. I jeszcze pytanie od Kuby. Jaką ma pani pewność, że Koalicja Obywatelska po dojściu do władzy spełni pani wszystkie postulaty? Taką mam pewność, że ja będę robiła wszystko, żeby te postulaty spełnić. Będę składała projekty ustaw. Będzie nas cała grupa z Inicjatywy Polska w Sejmie. Mam nadzieję, że duża. Namawiam do głosowania na moich kandydatów i kandydatki. Jesteśmy odważni, zdeterminowani do tego, żeby realizować nasze marzenia o Polsce. I głos się pani poprawił na koniec.
odzyska pani wigor. Odzyskała z panią pani redaktor zawsze. Nie, proszę tak nie słodzić generalnie, bo to jest zawsze pocałunek śmierci. Natomiast odzyskała pani wigor, życzę rzeczywiście zdrowia. Pocałunek śmierci to byłby z wirusem, a ja myślę, że ja mam po prostu przeziębienie. No to życzę w takim razie, żeby jakaś powrotu musi, do formy. Musi być dobre, bo zaraz wracam do okręgu. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Barbara Nowacka, Dziękuję. Szefowa Inicjatywa Polska, ale na listach Koalicji Obywatelskiej była z nami. Dobrego dnia życzę. Miłego. Radio Set i już.